Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Bardzo jest mi miło, że mam taki odzew, że piszą Państwo do mnie różne nadzwyczajne treści. To jest ważne, bo właściwie, żeby była akcja, musi być reakcja i żeby była reakcja, musi być akcja. W związku z tym myślę, że te wszystkie nadzwyczajności, które od Was dostaję, to nie jest coś takiego, co właściwie łechce moją próżność, ale daje mi po prostu takie świadectwo na to, że ma to jakieś znaczenie i sens dla Was. Dzisiejszy podcast będzie o artyście, który jest fenomenalny, artyście, który uznawany jest za geniusza i artyście, który stworzył siebie bez siebie, czyli jest postacią anonimową. Czy to jest jego sposób na prezentowanie sztuki, świadomy czy nieświadomy, który wyniknął jakby w trakcie jego pracy, tego nikt nie wie. Ale myślę, że ta tajemnica ma tak kolosalne znaczenie przy jego pracy, że bardzo, bardzo mu sprzyja, ale też sprzyja nam, odbiorcom. Jest przykładem, że sztuka ma ogromny wpływ na ludzi. Mam na myśli Banksiego, człowieka, który, tak jak powiedziałam, jest anonimowy, który właściwie pracuje na całym świecie i który złamał wszelkie konwencje prezentowania sztuki. Ja myślę, że można o nim śmiało powiedzieć, zresztą to nie jest tylko moje zdanie, to jest zdanie przede wszystkim wybitnych fachowców, że jest jednym z najwybitniejszych artystów współczesnych, który właśnie w taki sposób wpływa na rzeczywistość. I dzisiejszy odcinek zatytułowałam Banksy, komentator rzeczywistości. I mam nadzieję, że uda mi się przekazać Wam to, że tak właśnie jest. Chciałam Wam przekazać moje odczucia, dlaczego on mnie aż tak fascynuje do tego stopnia, że interesuję się z nim od dawna, ale postanawiam również od czasu do czasu, a teraz też na pewno, stworzyć ubrania, które będą inspiracją jego dzieł. Tajemniczy artysta graffiti. Wiemy, że ma około 40 lat, że jest Brytyjczykiem, że ukrywa swoją tożsamość, że jego dzieła są wystawiane w domach aukcyjnych i właściwie sprzedawane za horrendalne, obłędnie duże pieniądze. Człowiek, który zrewolucjonizował sztukę współczesną, gdzie każdy właściwie jego dzieło ma wpływ albo ma wpływ na rzeczywistość i mówi o tej rzeczywistości, jest bardzo, bardzo ostry w tym, co pokazuje, ale również czasem pokazuje to w sposób absolutnie humorystyczny. To jest niesamowite, bo jak czytałam różne wypowiedzi i badania na temat jego dzieł pisane przez krytyków sztuki, to mówią, że fenomenem jest to, że on właściwie trafia do wszystkich, czyli tak, trafia do przechodniów, trafia do koneserów sztuki, do krytyków sztuki i przede wszystkim trafia do ludzi młodych, którzy są no bardzo kapryśni czasami w odbiorze tej sztuki i trudno czasami im cokolwiek kazać, więc tutaj nic się nie każe. Oni muszą być po prostu szczerze przekonani do tego, że to, o czym on mówi poprzez swoje dzieła, ma naprawdę ogromny sens i do nich trafia. Przyglądając się tym jego dziełom, właściwie też można powiedzieć o tym, że on ma taki poetycki sposób, niezwykle poetycki sposób mówienia o sytuacjach, które są nadzwyczaj poważne. Ja powiem tylko tyle, że na przykład na aukcji w 2019 roku słynne jego dzieło Szympansy w Brytyjskiej Izbie Gmin zostały sprzedane za ponad 12 milionów dolarów, czyli to są naprawdę kolosalne pieniądze. Powiedział kiedyś tak: chcę żyć w świecie tworzonym przez sztukę, a nie nią ozdabianym. Myślę, że to jest kapitalne, bo rzeczywiście niejeden artysta marzy o tym, a on tego dokonał. W 2017 roku namalował mural, który
Pokazuje robotnika usuwającego za pomocą dłuta jedną z gwiazd na fladze europejskiej. No oczywiście dotyczyło to Brexitu. To jest jeden z przykładów takich bardzo współczesnych jego dzieł. Z kolei w 2018 roku na ulicach Paryża pokazał swoją interpretację krytykującą konserwatywną politykę francuską. Czyli podejmuje nadzwyczaj ważne takie tematy społeczne. No przede wszystkim bardzo prowokuje. Pokazał kiedyś w hotelu w Betlejem bożonarodzeniową szopkę, nad którą nie świeciła gwiazda, tylko był umieszczony ślad po pocisku. No i wiadomo było, że chodzi o konflikt palestyńsko-izraelski. Te jego rzeczy są tak genialne i tak trafiają w sedno, że właściwie trudno znaleźć kogoś innego, który by mógł go w takim skrócie i w tym takim mocnym jego przekazie doścignąć. W Strefie Gazy stworzył 4 dzieła i przyznam, że one mnie powaliły. I postanowiłam, że nie będę o tych dziełach mówiła, ponieważ te dzieła mają tak silny i emocjonalny przekaz, że jeżeli kogoś z Was to zainteresuje, myślę, że warto do tego sięgnąć. Po prostu sami sobie obejrzyjcie to i dodajcie własną interpretację. Bo ja przyznam, że w momencie, kiedy je oglądałam, nie można ich obejrzeć i przejść dalej. Właściwie one tak dogłębnie, komórkowo mną wstrząsnęły, i to mówię naprawdę bez żadnego patosu, że musiałam sobie z tym pobyć i postanowiłam, że nie chcę o tym mówić, że chcę to czuć. I odsyłam Was do tego, bo myślę, że każdy z Was, osób w jakimkolwiek stopniu wrażliwości, też będzie odczuwał coś i sobie sam dla siebie to zinterpretuje. Podobała mi się też sprawa smogu, gdzie pokazał to w Walii, kiedy dziecko bawiące się, najpierw się wydaje, że to dziecko bawi się śniegiem, a później po drugiej stronie widać, że to nie jest śnieg, tylko to jest popiół wypadający ze śmietnika. To jest też niesamowity przekaz. Napisał też o tym, że powiedział to też o tym w jednym z nielicznych wywiadów, że to, co on robi, to jego absolutnie ekscytuje i podnieca. I jak to on powiedział, to jest lepsze niż dragi czy seks. To też chyba świadczy o tym, jaki ma stosunek do tego, bo rzeczywiście zawrót głowy po tych wszystkich jego ekscesach jest absolutnie widoczny. Mówi się o nim król sztuki ulicy, cesarz graffiti, sumienie ulicy, buntownik. Jego prace są absolutnie na całym świecie i tak jak mówiłam, są rozpoznawalne. Są w najlepszych muzeach świata. Kapitalny jest również film, który nakręcił w 2010 roku, nazywa się Wyjście przez sklep z pamiątkami. Polecam ten film, bo jest naprawdę rewelacyjny. Można go gdzieś tam w sieci znaleźć i on był nominowany do Oscara. Mówi przede wszystkim o tym, że nie lubi i nie chce i zawsze się sprzeciwia, żeby czy ludzie albo jakieś fundacje czy osoby, które organizują jego wystawy, korzystały finansowo z jego prac. No, jest to sytuacja dość skomplikowana, bo jak wiemy jest anonimowy, w związku z tym on tych prac nie jest w stanie autoryzować. No i na tym od czasu do czasu ludzie korzystają. Sprzedają gadżety, za które biorą pieniądze. Zdarzało się już też, że podawał takie sprawy do sądu i je absolutnie wygrywał. Cały czas mówi i posiłkuje się maksymą, że ta sztuka, którą tworzy, jest dla ludzi. No myślę, że jest to szczere wyznanie, ponieważ gdyby było inaczej, to nie robiłby tego po prostu na ulicy. Banksy nie wyraża zgody na organizowanie wystaw. Właściwie, tak jak powiedziałam, nie zgadza się również na sprzedawanie tych gadżetów, które są związane z jego twórczością, no ale paradoksalnie on sam też łamie wszelkie formy i konwencje, które istnieją, bo na przykład prawo nie pozwala, żeby te grafiki w ogóle były. No graffiti jest jednak sztuką w dużym stopniu nielegalną.
No na przykład w 2019 roku podczas Biennale Sztuki w Wenecji wystawił sobie bez żadnego zaproszenia i pozwolenia swoje prace. No i wyproszono go. Po prostu złożono sztalugi i powiedziano, że ma tam nie być. No pokazano mu, że łamanie praw też działa w dwie strony. Tak jak powiedziałam, ogromne pieniądze pozyskuje za swoje prace. To są naprawdę miliony funtów, miliony dolarów i są licytowane te jego prace. Z tych ostatnich, które były w licytacji w 2019 roku, to było coś nieprawdopodobnego, bo prace za miliony funtów zostały sprzedane już po 12 minutach. Także to rzadko który artysta może się czymś takim pochwalić. I dlaczego teraz właściwie powinnam Wam dać takie własne usprawiedliwienie, dlaczego, w jaki ja sposób pracuję i jak ja bym chciała pokazać ubrania? Poszłam od tej metafory ulicy i takim odpowiednikiem ulicy, atmosfery ulicy, według mojego projektowania i mojego wyczucia, są materiały, które nie należą do materiałów luksusowych, natomiast należą do materiałów szlachetnych. Na przykład len i bawełna. I to była podstawa mojego projektowania sukienek, bo sobie pomyślałam, że sukienka jednak jest takim najlepszym medium do przeniesienia tego wszystkiego, co bym chciała pokazać, moją tą interpretację dziełami graffiti Banksiego. Nie będę Wam dokładnie opowiadała o tym, co ja chcę pokazać na tych sukienkach. Mam nadzieję, że obejrzycie sobie to na Instagramie. Powiem tylko, że ta praca nad tym była dla mnie fantastycznie twórcza, bo ja lubię taką pracę, która jest pracą wymagającą. Musiałam sobie poszperać, oprócz tego, że wiem sporo i dowiedziałam się jeszcze więcej na temat jego pracy, to musiałam to oczywiście przenieść na własny użytek, na własną potrzebę, a przede wszystkim na własne odczuwanie tego, co ja robię. Bo uważam, że inspiracje, jeżeli są szczere i prawdziwe, to muszą przejść przez moje wnętrze, przez moje komórki. Ja je muszę pokazać, jak ja to czuję i co bym zrobiła. Jakbym to zrobiła, żeby w tym wszystkim poczuć się uczciwą i szczerą, bo inaczej po prostu tego nie będzie. To natychmiast widać na załączonym obrazku, że szczerości w tym nie ma. Zachęcam Was do obejrzenia Instagrama. Tam będą zdjęcia z tymi interpretacjami dzieł tego wielkiego artysty. Zmierzyłam się z tym oczywiście z własnej potrzeby, z potrzeby własnego projektanckiego wnętrza i mam nadzieję, że dostanę od Was też komentarze na temat tego i dostanę też jakieś, nie wiem, podpowiedzi, sugestie, czy Wam się to podoba, czy nie podoba. Fajnie byłoby, gdybyśmy byli w jakiejś wzajemnej reakcji ciągle. Bo to bardzo dużo daje, jak są podpowiedzi, one oczywiście są, ale namawiam Was, żeby one stale były, bo to wtedy ma sens. Jeżeli macie też ochotę, możecie mi podrzucać tematy, które by Was zainteresowały. Jeżeli one będą też bliskie mojemu odczuwaniu, to z największą przyjemnością wezmę je też na tapetę. Tymczasem żegnam się z Wami do następnego razu, do miłego.